232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. To dzieło, które stanowiło wzorzec dla wielu późniejszych konstytucji, wprowadziło wiele nowoczesnych rozwiązań i idei. Był to wyraz odwagi i determinacji Polaków, którzy chcieli stworzyć wolne i niepodległe państwo. Konstytucja 3 maja była ważnym krokiem na drodze do niepodległości i suwerenności Polski. To dzięki niej mieliśmy szansę na rozwój kulturalny, gospodarczy i społeczny. Była ona również wyrazem walki o wolność i prawa człowieka, które stanowiły fundament naszej państwowości. Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany, napisał Adam Mickiewicz w epopei narodowej Pan Tadeusz. Co skłoniło wieszcza do wyrażenia takiego entuzjazmu i radości? Co wydarzyło się 3 maja 1791 roku, że do dziś świętujemy ten dzień? Szanowni Państwo, 232 lata temu została uchwalona ustawa rządowa stanowiąca owoc prac obradującego od 1788 roku skonfederowanego Sejmu, który do historii Polski przeszedł pod nazwą czteroletniego lub wielkiego. Była ona inicjatywą części posłów i senatorów, którzy przy poparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przygotowali ustawę reformującą ustrój Rzeczypospolitej. Ustawa rządowa była pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych na świecie po korsykańskiej i amerykańskiej nowoczesną spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja czyniła z Rzeczypospolitej dziedziczną monarchię konstytucyjną. Wprowadziła monteskiuszowski trójpodział władzy na ustawodawczą, dwuizbowy Sejm, wykonawczą, król i straż praw oraz sądowniczą. Dokument składa się z preambuły i 11 artykułów. Konstytucja 3 maja zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała drogi awansu społecznego i perspektywy dalszych przekształceń ustroju. Ustawa rządowa wprowadzała zniesienie liberum veto, wolnej elekcji oraz przywilejów dla ubogiej szlachty, tak zwanej gołoty. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe w 1919 roku. Dzień 3 maja jako święto narodowe 3 maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że jednym z twórców i sygnatariuszy Konstytucji 3 maja był książę Kazimierz Nestor Sapieha, ostatni właściciel Kodnia z rodu Sapiechów. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przybyli na tą dzisiejszą uroczystość. Zacznę od ojca proboszcza. Ojcze, dziękuję za tą Eucharystię, którą odprawiła się w dwóch intencjach. Za ojczyznę i za obecnych tutaj tylko tu druhów strażacków. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję służbie granicznej i tym, którzy pełnią się przy niej warte. Dziękuję organizatorom tego wydarzenia. Może nie jest nas dużo, ale odbywa się ono cyklicznie, jest co roku i będziemy to robili, bo patriotyzm jest jedną z ważniejszych rzeczy, a u nas, w naszym przypadku, z jednej strony Kościół, z drugiej strony
pomnik, także wszystko tutaj bardzo dobrze współpracuje ze sobą. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas dzisiaj na przybycie. No i oczywiście życzę miłego popołudnia. Thank you.